Szanowni Państwo, teraz jest czas na gwiazdę dzisiejszego wieczoru. Ale chciałbym usłyszeć. Ergo, czy jesteście gotowi? Czy jesteście gotowi na gwiazdę wieczoru? Bo teraz przed Wami w swoim najnowszym programie Ile Można? Nikt inny jak Mateusz Socha! Ostatnio srałem w KFC. Siemanko, ergo. Fajnie tu być. Mam pytanie, gdzie my jesteśmy? To jest w Wejherowie? Okej. To jest Gdańsk, to jest Sopot, to jest... Nie wiadomo, co to jest za miejsce. Ja w ogóle o Gdynię nie pytam, bo mi się wydaje, że Gdynia jest najbardziej ruchanym miastem z tej trójki, nie? To jest po prostu... Jak w Gdańsku się robi karierę, w Sopocie ludzie imprezują, to w Gdyni ludzie są po prostu, kurwa. Jakbym miał porównać Trójmiasto do zespołu Ich Troje z czasów świetności, to Sopot to jest ta dupeczka, nie? Ta, wiecie, blondyna, szalona, Maurycy, co tu robisz w siódmej rano? To jest Sopot. Gdańsk to jest ten typ w okularach, nie? On przyszedł, on wie, co on ma robić, to jest profesjonalista, on wykona swoją robotę w 100%. Natomiast Gdynia to jest Michał Wiśniewski teraz. Że tak ni chuj nie wiadomo, czym on się obecnie zajmuje. Próbuje reaktywować zespół, zapraszając kolejne żony do zespołu. Rum Jeredę Wejherowo, kurwa. Fajnie. Ale Gdynianie, ja wiem, że się nie przyjmują, nie? Oni, im jest dobrze, nie? Nam jest bardzo dobrze w Gdyni. Mamy dobrą pracę. I Gdańsk patrzy, oczywiście, że macie dobrą pracę. Odpoczywamy sobie, mamy fajną plażę. I Sopot mówi... Fajną plażę mają. Nie przejmują się. Ja słyszę, wczoraj wyczytałem, że Gdynia jest zadłużona na 1 000 000 000 zł. Ja pierdo... Zadzwoniłem aż do ziomka, który jest z Gdyni, nie? Ile? Dokładnie, kurwa. A ty piarek, nie? Ile? Aż do ziomka zadzwoniłem z Gdyni, mówię, ty wiesz, że Gdynia jest zadłużona na 1 000 000 000 zł? I on mówi, a to dużo? Ziomek, to jest ponad 14 sasinów, kurwa, o czym ty mówisz? Mi się kojarzy Trójmiasto z tą taką bajką, tą o trzech misiach, nie? Że wchodzi pierwszy miś, Sopot, i mówi, ktoś jadł moją zupę. Później wchodzi Gdańsk i mówi, ktoś siedział w moim fotelu. Później wchodzi Gdynia i mówi, ktoś zadłużył moje miasto na 1 000 000 000 zł. To jest niesamowite. Ale dobrze, nie będziemy tylko Gdyni. Pragnę na początku przeczytać maila, którego dostałem wczoraj. Jest niesamowity, od razu wam powiem. Już czytam. Cześć, Mateusz. Tam jest dużo E w tym cześć. Nie? Piszę w nietypowej sprawie. Każdy mail do mnie się tak zaczyna, nie? To jest typowy mail do mnie, że ktoś pisze w nietypowej sprawie. Bardzo duża część mojej rodziny idzie na twój jutrzejszy występ w Gdańsku na Ergo Arenie. A dokładniej to 14 osób. Co to jest za rodzina, kurwa? To są ponad 3 ekipy w familiadzie. Ja jebie, to jest... Jesteśmy z Wejherowa. Oczywiście, kurwa, 14 osób, całe Wejherowo przyjechało. Sołtys z żoną, kurwa, na lektycy ich, nie, od wczoraj idą, kurwa. Jak ci Afrykanie na pogrzebie. Idą na Ergo Arenę, zajebiście. No dobrze, Wejherowo przyjechało. I teraz tak. Jesteśmy z Wejherowa. A jak wiemy, lubisz roastować nasze miasto. To nie jest tak, że ja lubię roastować Wejherowo. Wejherowo robi to za mnie po prostu. Więc pomyślałem, żeby do ciebie napisać i ci powiedzieć, że właśnie będziemy na twoim stand-upie. Bo tak ludzie robią.
jak gdzieś idziesz, to wcześniej piszesz, że idziesz. Ja na przykład jutro idę do warzywniaka i napisałem dzisiaj: cześć Grażyna, bo my będziemy jutro z rodziną robić sałatkę, a ty, jak wiemy, lubisz bardzo sprzedawać warzywa. Dlatego... No każdy tak robi. Słuchajcie, dzisiaj jest tutaj ponad kilka tysięcy osób. I ja dostałem wczoraj jednego maila, kurwa. No po prostu wejherowo przyjechało, kurwa. I... Chciałem się spytać, czy byłaby możliwość, żeby coś do nich zagadać w trakcie twojego show? A najlepiej to już w ogóle moją dziewczynę Natalię, która po prostu uwielbia twoje stand-up. Ja też jestem twoim fanem, of course. To Natalia pisała tego maila, kurwa. Żaden typ nie napisał: ja nie jestem też twoim fanem, of course, kurwa. Oni się nożycują po stand-upie dzisiaj, kurwa, 100%. Cała nasza czternastka będzie siedziała na najbliższym balkonie po twojej prawej stronie. Widzicie to? W Wejherowie to jest balkon. Ja nie wiem. Siedzą na trybunach, mówi: oni jak tu weszli. Ja pierdo! Ile tu jest balkonów? Natalia, przynieś sznurki, pranie wieszamy. Ja jedę! Zobacz, kurwa, to jest jakieś balkonarium. Ja jedę. A który jest nasz balkon? Ten, poczekaj, kurwa, zobaczę, czy wiesz, czy nas utrzyma, kurwa, bo to jest... Krzesła na balkonie, ja jedę. Ja pierdolę, no dobrze. Wejherowo. Jeśli ty byś miał jakiś pomysł lub pytania, jak śmiesznie zaczepić całą rodzinę, to chętnie pomogę. Ziomek, ty już zrobiłeś za dużo, kurwa. Chciałbym, żeby to był jeden z niezapomnianych dni dla nich wszystkich, w szczególności dla mojej dziewczyny. Jaki on jest romantyczny. Pozdrowionko i do zobaczenia jutro. Ściskam Dominic. Dominic. Dominica, kurwa, to ty jesteś. Ściskam, no to jest typiara, no. No dobrze, fajnie. Która to jest Natalia? Jesteś tam? Co? Natalia, jesteś? A, zapala się, kurwa. Jestem, kurwa. Sołtysowa, bardzo proszę. Dobra, to zrobimy pojebaną rzecz. Natalia, chodź na scenę. Chodź na scenę. Naprawdę, dawaj, dawaj, dawaj. Tylko się nie spierdol z tego balkonu, bo to jest... Na balkony, kurwa. Oni tam z lornetkami siedzą. Zobacz, Natalia. Jaka kultura, jak tu dobrze widać z tego balkonu. Ja jeb. Idziesz? Idę. No dobra, to chodź. Zaraz cię wprowadzimy tutaj, kurwa. Zobaczymy, kto to jest. Ja się wytrę ręczniczkiem, bo już jestem zapocony. No idziesz? Dobrze, że się dzisiaj wystroiłam. Ja pierdolę. Ludzie patrzą, kurwa. Wejherowo na pierwszych stronach gazet będę. Jezus. Idzie spokojnie, się nie śpieszy, nie? Patrzcie na mnie, tak. Dominic mnie tu, kurwa, przyniósł. A, idzie, dobrze, chodź. Bardzo proszę, brawka, tak jest. Pojebala orzeźnie. Kim ty jesteś? Ochrona. Dobra, siema. Cześć. Cześć. Jak masz na imię? Natalia. Natalia, skąd do nas przyjechała? Z Wejherowa. Niemożliwe.
Dobrze. I tam jest twój chłopak, Dominic, tak? Tak. Ale on tak się pisze, Dominic, czy... On jest z Anglii. Z Anglii? No, of course, no kurwa. Jaką gafę jebnąłem, Boże. No dobrze. Dobra, a lubisz? Lubisz go? Tak. Wiesz, dzisiaj jest specjalny dzień, gdzie Dominik chciał ci powiedzieć coś ważnego. Nie, przepraszam, to jest... Chciałem mi wjebać zaręczyny, ale ja nie potrafię, kurwa, to jest... Ja od razu, ja za pranka nie mogę za długo trzymać, kurwa, to jest dobre. Dobra, pytanko, Natalia. Czy ty umiesz robić bumeranga? Tak. Umiesz? W sensie na aplikacji, nie, że... No oczywiście, że tak. Gdzie on jest? Zobacz, u sąsiadów na balkonie, kurwa, wylądował. Umiesz robić? Masz na telefonie? No to zrobimy pojebaną rzecz. Zrobimy tak. Zrobimy bumeranga. Ty sobie staniesz tutaj, weźmiesz tego i my coś pojebanego musimy zrobić. Na przykład ta strona. Możemy zapalić publiczność? Mamy takie, taką opcję? O! Zesrałaś się teraz? Zobacz. Ja tak mam codziennie. Okej, dobra, to zrobimy bumerang. Ta strona, nie ktoś pokaże jakiś gest, coś pojebanego. O, tak, to jest, kurwa, bardzo proszę. Mrągowo kamera odjeżdża, rogi mają, kurwa. Tak zrobimy. Wy, cały ten sektor, wszyscy machają rękami. Okej, próba, zróbcie tak. No, dobrze. Wy nie, spokojnie. A bo dobra, też możecie się przyjąć. Środek, wy tu musi być pojebany, bo was będzie najbardziej... Tu zrobimy tak, że wszystkie typy wstają i machają kutasami. Po prostu... Dziewczyny nie muszą. Wystarczy, że dziewczyny będą siedzieć i będą po prostu dostawać... po mordzie kutasami. Tak będzie git. Ale nie, dobra. Wiem, że tak nie zrobicie. Jakiś gest, szybko. Co ty robisz? No dobra, kurwa, koleżanka wybrała, będziecie wszyscy Shakirę odpierdalać i... Dobra, to wy robicie tak, uwaga. A wy, pokażcie coś. Ojoj, tak. Dominic, on nie rozumiał po polsku, nie wiem, co to jest gest. Jeszcze raz, no. Okej, ty jesteś, proszę, dojebany typ, biała koszulka, kurwa, będziemy machać teraz. Dobrze, to wy wszyscy machacie w ten sposób. Dobra, uwaga. A ja się położę, kurwa, żeby głos widać. Co? Na 3-4 robimy. Cofnij się tam. Złapiesz wszystkich? Nie się śpieszą. Ja będę sobie ten robił Chodakowską. Masz? Nie na selfie. Ciebie tam nie będzie, kurwa. I ona, to chuj, to po co ja schodziła? Dominic, jak to ogarniałeś, kurwa? Uwaga, jesteś ready? Tak? Dobra. 3, 4 i ry. Jest? Pokaż, kurwa, bo ci nie wiesz. No dobrze, fajnie. Was chuja widać, nie ma was. No dobrze, zajebiście. No to oznacz mnie, wrzuć na Insta i później sobie ludzie zobaczą. Wielkie brawa, Natalka. Bardzo dziękuję. Ale mieszkam na Śląsku od 3 lat. I ja nie do końca kumam, jak tutaj się mierzy czas, miejsce. Ja nie wiem, nie? W sensie wytłumaczę, o co mi chodzi. Na przykład powiedzmy, jestem w Katowicach, nie? I okej, muszę coś w Chorzowie załatwić. Więc jadę, 15 minut, jestem w Chorzowie. Później myślę, dobra, muszę w Bytomiu jeszcze coś. I jadę, 15 minut, jestem w Bytomiu. Później jeszcze coś do Zabrza i 15 minut. I do Gliwic jeszcze muszę pojechać i 15 minut. I później do Rudy Śląskiej jeszcze 15 minut. Mówię, na samym końcu mówię, Jezus, jak już daleko zajechałem. Nie muszę wracać do domu. I wpisuję dom 10 minut. Mówię, kurwa. Co ja się cofnąłem w czasie? Kurwa, co się dzieje? Przyjadę.
Ja wrócę do domu, zanim wyjechałem, kurwa. Później pojechałem do Sosnowca i szczaiłem się, że cofnęliśmy się w czasie o 50 lat, kurwa. Ale dziwne czasy mam. Wojna jest. Ja jeszcze parę tygodni temu człowiek, który nigdy się nie myli, czyli pan Janusz Korwin-Mikke, powiedział w Hyde Parku, że wojny nie będzie. Nie? Stanowski go zapytał, mówi, panie Januszu, będzie wojna? Nie? I on mówi, no panie Krzysztofie, przecież jakby Putin miał zaatakować, no to nie stał przy granicy, tylko prawda, zaatakował. I ja to oglądałem i mówię, typ ma rację. I później wojna i on takie, Janusz, jak ty nie wiesz o życiu. Ale jest dziwne z tą wojną. W ogóle powiem, jaki przypał miałem z tym związany. Ja nawet nie wiem, czy to jest śmieszne, ale opowiem, bo się wydarzyło ostatnio. Dwa dni po rozpoczęciu wojny miałem występ w Przemyślu. Nie? Jak wiecie, Przemyśl to jest już prawie Ukraina. Nie? Więc jedziemy do tego Przemyśla z chłopakami, z Grzesiem i Rysiem jedziemy do Przemyśla. I jesteśmy spóźnieni na występ, bo przy Krakowie były korki, ze Śląska jechaliśmy, wiadomo. Nie? Więc jadę dość szybko na autostradzie, żeby wiecie, żeby nadrobić. Nie? Jest zjazd na Przemyśl i ja go minąłem. Nie? No nie przemyślałem tego. Więc teraz mam przed sobą prostą na Ukrainę. Nie? I wiecie, mówię, okej, okay, bez paniki. Zaraz wujek Google Maps mi przeliczy, nie? Że za 5 minut jest zjazd, zawrócę. No trudno, spóźnię się. Nie? I Google myśli, my już jedziemy 2 kilometry, nie? A Google dalej myśli. Ja mam takie, kurwa, Google... Weź się ogarnij, bo będzie dramat zaraz, nie? Ja miałem wrażenie, że ci ludzie z Google'a na górze stoją i mają takie, może do Charkowa go wyślemy. I po 3 kilometrach Google pokazuje, że mamy 40 minut, więc dosłownie zawrót był już na Ukrainie, kurwa, nie? Na tej zasadzie. Więc ja zjeżdżam na pobocze, na pas awaryjny, nie? Włączam światła awaryjne. Mówię, co robić, nie? Włączam wsteczne i jadę dosłownie w tym tempie do Przemyśla. Mówię, w tym tempie to mnie, kurwa, Putin wyprzedzi 100%, nie? Ale no nie może tak być, bo wiecie, bo się spóźnię, nie? Więc zatrzymałem się znowu i pusta jest autostrada, nikt nie jedzie, nie? Bo na Ukrainę już nikt nie jedzie, jest ciemne jak w dupie, jest dramat, nie? Więc myślę, pytam chłopaków, robimy to? Grzesiu mówi, nie. I Ryszarda nawet nie pytałem, on siedział z tyłu. Tylko, że ja wiem, że oni się wycwanili, bo jak odwołam występ w Przemyślu, to i tak będę musiał ich zapłacić, kurwa, wiecie o co chodzi. Stówę, bo stówę, ale będę musiał. Więc mówię, pierdolę, obróciłem samochód, nie? Jadę teraz pod prąd, na autostradzie, na pasie awaryjnym, ale awaryjne mam włączone, jakby wiecie, nie? W razie czego, jakby ktoś jechał, to mam... Ja nie, nie wiem, sam obrócił, to jest samochód z Harry'ego Pottera, kurwa, on robi co chce, ja nie wiem. Więc jedziemy tam jakiś czas, tak wiecie, 70-80 na godzinę, jest pusto, nikogo nie ma. I nagle z naprzeciwka widzę światła są, nie? Mówię, oho, będzie niezręcznie teraz. No bo wiecie, jedziemy po tej samej stronie autostrady, tylko że w dwóch różnych kierunkach, kurwa. No ktoś tu chyba jedzie źle. Więc jedziemy i wiecie, ja widzę, że ten samochód, jak dojeżdża, trochę zwolnił, nie? Jakby, wiecie, mieli takie, że przyhamowali i... Kurwa, to już Ruscy są, co się dzieje? Ale mija nas ten samochód i ja nawet na nich nie patrzę, nie? Bo ja chcę uniknąć tego spojrzenia, tego... Ja awaryjne, nie wiem. Ja dosłownie nawet nie trzymałem kierownicy. Mówię, to on sam jedzie, kurwa, ja nie wiem, co się dzieje. Ale pojechaliśmy, nie? I widzę w lusterku, że oni zjechali na pas awaryjny. Mówię, oho, ktoś tu też zabłądził, nie? Zaraz ktoś tu zawróci i będzie jechał za nami, nie? I później widzę, że włączyli koguty. Mówię, oho, ktoś tu, kurwa, trafi do łagru zaraz. I od razu jest panika w samochodzie, jak nie wiem co, nie? Ja mówię do Grześka, mówię, Grzesiek, kurwa, zamieniam się miejscami, ja mam rodzinę. Zamieniam się. On mówi, ale ja też mam rodzinę, ale kurwa, twoja cię nie utrzymuje, ja cię utrzymuję, kurwa, zamieniam się miejscami.
I wiecie, ja sobie teraz mam dwa wybory. Albo się zatrzymuję i odwołuję występ w Przemyślu i tracę 200 zł, kurwa, na tych typów. Albo spierdalam. Tylko nie mówcie nikomu. Ja wiem, że jest 8000 ludzi, ale na pewno potraficie dotrzymać tajemnicy. Więc nie to, że ja spierdalałem, nie? W sensie, ja po prostu nie jechałem szybciej. Po prostu jechałem ciągle w tym samym tempie, w razie czego, gdyby zawrócili i nas ścignęli, to ja bym powiedział, ale my nie uciekali, ja nie widziałem was, bo mi reflektorami świeciliście, kurwa, i sobie widziałem. Więc jedziemy dalej, nie? I widzę, że oni zjechali na pobocze i włączyli wsteczny, nie? Mówię, co ty, kurwa, tak mnie będziesz gonił naprawdę w ten sposób? Ale wyłączyli światła, pojechali dalej. Mówię, o jest, dobrze, zajebiście. Więc jedziemy już tak, mam 500 metrów do zjazdu, nie? I kończy się pas awaryjny. Ja mówię, no teraz co, będę jechał pod prąd faktycznie na autostradzie? Więc obróciłem samochód. Daję wsteczny, kurwa. I do Przemyśla jedziemy w tym momencie. Że wiecie, bo ja jadę, mam w dobrym kierunku samochód zwrócony, tylko to nie jest chyba jazda pod prąd, kurwa, no ja nie wiem. Nie? W razie jakby policja podjechała, to ja bym włączył do przodu, kurwa, drive i jedziemy do przodu. O, witam, dzień dobry. Jechaliście do tyłu? Nie, nie chuj, wydawało. I tak, kurwa, przez cały czas cofamy. Dojechaliśmy do miejsca, gdzie po prostu zjeżdżają te wszystkie samochody. I już, kurwa, Ryszard to już jest schowany pod siedzeniem. Ale się udało. Ale nie zawsze tak jest, bo wiecie, jakiś czas temu występowaliśmy w Nowym Sączu. Miałem stłuczkę, nie wiem, czy widzieliście na Instagramie. Opowiem, to jest dziwna sytuacja. Jedziemy sobie do Nowego Sącza. Mamy 3 minuty do amfiteatru i jesteśmy w centrum w Nowym Sączu. Nam się śpieszy na próbę, nie? I widzę, że typiarka wchodzi na pas. Wiecie, przepisy się zmieniły, normalnie mi ją rozjechał, nie? A ja się zatrzymam. Zatrzymałem się i ona wchodzi, królowa życia, nie? Ona przyszła pooglądać Nowy Sącz w tym momencie i się nie śpieszy w ogóle. A nam się śpieszy. Więc i nagle z prawej strony widzę, że cofa w naszym kierunku bus. Jest coraz bliżej, coraz bliżej. Mówię, co on robi? I oni mówią, cofa. Mówię, dlaczego on się nie zatrzymuje? Jest coraz bliżej, coraz bliżej. I im jest bliżej, tym większa panika w samochodzie, nie? Rysiu miał najgorzej. On siedział z tyłu, jechał w jego kierunku, nie? On mówi, zaczął kurwa szyby zamykać, jakby miał to coś dać. I wiecie, ja stoję przed wyborem, albo to auto we mnie walnie, albo ja walnę w tą typiarę, co jest na pasach, żeby uciec, nie? Więc krzyczę do niej, wypierdala! I ona już nie idzie, tylko stoi, pokazuje mi na to auto, mówi, uwaga! Ja mówię, wypierdala! Uwaga! No i ma pan. I auto we mnie walnęło, wszyscy chodzi, ja pierdolę. Zjechaliśmy na pobocze, chłopaki od razu wysiedli, żeby wpierdolić typowi, co jechał samochodem. Wracają po chwili, mówią, ty, tam nikogo nie ma. I ja jak debil mówię, typ zdążył wam uciec? Nie, auto było puste, stoczyło się z drogi. Ja mówię, kurwa, auto widmą w Nowym Sączu we mnie przejebało, co się dzieje? Co ciekawe, to auto dalej jedzie, nie? W kierunku kolejnego samochodu i ci ludzie w tym aucie mają dokładnie to, co my. Nagle wydarzyła się niesamowita rzecz, bo na drodze pojawił się żul i po prostu zatrzymał samochód. Żul superbohater w Nowym Sączu. Chwilę później przejechała policja, mówimy, żul superbohater, uratował sytuację, i mówią, to jest Marian, to jest jego rewir. Ja patrzę, Marian najebany już ruchem dryguje. No i zepsuł mi się samochód. Psuje mi się rzecz. Zepsuł mi się telefon, kupiłem nowy i babka przy kasie mówi, że ma 2 ubezpieczenia dla mnie. Nie? Jedno jest od uszkodzeń mechanicznych. Ja mówię, nie potrzebuję takiego. Mam tą szybkę, tego kondoma, rzadko mi upada, jest git. A drugi jest od kradzieży. I tu już się zaciekawiłem, bo kiedyś mi ukradli telefon. Więc pytam, o co chodzi? I ona mówi, to jest takie ubezpieczenie od kradzieży, ale nie do końca od kradzieży. Ja mówię, czyli że co, że ty zajebie i odda, czy... Nie, to jest taka sytuacja, że jak pan idzie po mieście i ktoś do pana podejdzie i powie, przepraszam bardzo, proszę oddać mi telefon i pan odda, to wtedy to ubezpieczenie jakby działa. Ja mówię, proszę pana, jeżeli ktoś tak do mnie podejdzie, to ja powiem, nie.
Pani sprzedaje ubezpieczenie od braku asertywności. Kurwa, o co chodzi? Nie, chodzi, że mocniej, że agresywniej, że podejdzie do pana i powie: przepraszam bardzo, ja mówię, ja pierdolę. Bo dopiero była bardzo miła, nie? Jej chodziło o wyłudzenie, jej chodziło o sytuację, że wiecie, że na przykład ktoś podchodzi na ulicy z bronią. Mówi: ty kurwo, oddawaj tyle. I to oddasz, to wtedy to ubezpieczenie działa. Ja się zaciekawiłem, myślę, zapytam ojca o radę, nie? Bo ja się uwielbiam radzić mojego ojca. Bo on zawsze gada bzdury w takich sytuacjach. Nie? Tak, bo mój ojciec jest rzeczoznawcą bez papieru. On się zna, kurwa, jak każdy stary. Nie? Ja wiem, kiedy on będzie gadał bzdury, już go wyczaiłem przez te parę lat, bo wtedy zdanie zawsze zaczyna od: powiem ci tak. Ja wtedy wiem, że to, co będzie kolejne, będzie gówno totalne. Nie? Możesz, co, tato, a skąd się biorą dzieci? Powiem ci tak. Ze szpitala. I chuj, nie dowiesz się. Ja mówię: ojciec, masz dwa ubezpieczenia. Jedno od uszkodzeń mechanicznych, drugie od wyłudzeń, które bierzesz. Ja mówię: od uszkodzeń mechanicznych bierz. Ja mówię: a to nie jest mi potrzebne, rzadko mi upada. Od uszkodzeń bierz. A to od wyłudzeń? To nie jest mi potrzebne. Ja mówię: jak ktoś do ciebie podejdzie na ulicy, mówi: nikt do mnie podejdzie. Ja mówię: ale nikt cię nie zna, ktoś podchodzi do ciebie z bronią, mówi: ty kurwo, oddawaj telefon. Co robisz? Do mnie podchodzi? Do mnie z bronią podchodzi. Powiem ci tak. Wyciągam telefon, mówię: ten telefon chcesz, tak? O ten telefon ci chodzi, kurwa, gnoju pierdolony, o ten? Je! Mówię: przecież zepsułeś sobie telefon, ale mam ubezpieczenie od uszkodzeń mechanicznych. Wiecie, co mnie najbardziej bawi w tej sytuacji? Że mój ojciec myśli, nie? Że jak ktoś do niego podejdzie na ulicy z bronią, powie: ty kurwo, dawaj tyle. I on wyciągnie ten telefon, rzuci o ziemię. Co myśli, że ten ziomek będzie stał, miał takie: no panie Jarku, no przecież ja tego nie sprzedam teraz. No dobrze, no przepraszam w takim razie. Jest niesamowite. Ale tak sobie myślałem ostatnio, dlaczego ja jestem komikiem. Zdaję sobie sprawę, że to przez rodzinę. Mój dziadek był takim ziomkiem, który, wiecie, siedział przy stole, opowiadał żarty i wszyscy się śmiali. Ja za dzieciaka patrzyłem i mówię: tak chcę. Nie? Mimo że często padałem ofiarą takich żartów właśnie. Nie? Wiecie, lata 90. impreza na chacie. Wszyscy siedzą w stołowym. Tak, był taki pokój, teraz każdy ma salon. Kurwa. Kiedyś był stołowy, bo tam był stół. I siedzi dziadek przy stołu i wynosił: chodź, chodź i coś opowiem. Ja podchodzę, jest cisza, cała rodzina słucha. Ja podchodzę, mówi: wnosiu, powiedzie ci kawał? Ja mówię: jaki kawał? Jak koń koniowi dupę spawał! A! Jest rozpierdol na chacie. Babcia się dusi, dziadek z środkami piątki przybija, kurwa, jest rozpierdol. Ja stoję jak debil, nie wiem, o co chodzi. Podchodzę do ojca, mówię: tato, co to znaczy spawać dupę? I on: pęczta. Zapytaj matki, kurwa, ona wie, zapytaj. Ja nie wiem, o co chodzi w tym żarcie. Myślę, zapytam w szkole, nie? Może w szkole mi powiedzą. Podchodzę do mojego kolegi, nie? Mówię: Marek, powiedzie ci kawał? On mówi: jaki kawał? Jak koń koniowi dupę spawa. I on mówi: no, powiedz. Mówi: to był ten kawał. Mówi: to bardzo nieśmieszny kawał. Ale u mnie w domu wszyscy się śmieją, bo oni są dorośli, musisz komuś dorosłemu opowiedzieć, nie? I akurat woźny szedł. Przepraszam, powiedzi panu kawał? On mówi: jaki kawał? Jak koń koniowi dupę spawał. Ale czym? Migomatem? Czy butlą z azotem? Czy... po co spawać? Lepiej lutować. Ja mówię: o co chodzi w tym żarcie? Nie wiedziałem, o co chodzi w tym żarcie. I ostatnio sobie o nim przypomniałem i zdałem sobie sprawę, że ten żart w ogóle nie jest śmieszny. My się śmiali tylko dlatego, że ja go kurwa nie rozumiałem, nie? Mój dziadek dosłownie kupił śmiechy innych członków mojej rodziny. Moim kosztem. Więc postanowiłem, że się zemszczę, nie? Ostatnio dziadek miał urodziny, po 25 latach mówię: rozjebię go teraz. Jest cała rodzina, wszyscy siedzą, dziadek w szczycie stołu. Ja podchodzę, mówię: dziadek, powiedzie ci kawał? On mówi: jaki kawał? Jak PiS 15 emeryturę ci dawał. Teraz on nie wie, o co chodzi, wszyscy się śmieją. Ale nie, spokojnie, nie będę gadał o polityce. Ja uważam, że w stand-upie nie ma miejsca na to. Nie ma sensu, żebym wam mówił, że wolę na przykład, nie wiem,
PO od PiS-u, bo to dzieli publiczność. Pogadajmy o czymś fajnym, o jakiejś rozrywce, o telewizji. Powiem wam, dlaczego wolę TVN od TVP. Bo te kurwy... Ale nie, jest jedna taka różnica pomiędzy tymi telewizjami, która mnie dość razi. Nie? I to jest to podejście do LGBT. Bo jak na przykład oglądacie TVP i oni tam mówią LGBT, to oni zawsze pokazują w tle taki najbardziej odjechany marsz. Nie? Taki wiecie, że idą geje, zamiast czapek mają kutasy, nie? Jeden prowadzi drugiego na smyczy, ten ma kulkę w mordzie. Dla mojego dziadka to jest jedyne źródło informacji o LGBT, nie? I on ogląda coś takiego i ma takie, co to jest? Gdzie są ich właściciele, kurwa? Jakby nic dziwnego. A TVN to jest na bajkę. W TVN w wielu programach jest jakiś homoseksualista. Tylko, że oni nie przedstawiają go w ten sposób, nie? Oni zawsze biorą takiego, po którym ty sam wiesz, nie? Że on jest gej. Że wiecie, że jest na przykład sytuacja, że nie, jest rano, robię sobie śniadanie i w tle leci jakaś telewizja. Dzień dobry, TVN sobie leci. Ja nawet nie oglądam, tylko stoję tyłem, sobie smaruję kanapki, nie? I słyszę, jak prowadząca mówi, słuchajcie, dzisiaj z nami w studiu jest specjalny gość. Przyszedł do nas Błażej. Cześć, Błażej. I Błażej mówi, dzień dobry. Ja mam takie, on jest gejem. Bo to słychać, nie? Dla mnie to jest zajebiste, że geje mają swój sposób mówienia. Ale są też tacy, którzy mówią normalnie, nie? W sensie tak jak ja. Ale zawsze mnie to ciekawiło, dlaczego jedni geje mówią tak, a inni mówią tak. I mam teorię, i ona jest w 100% błędna, nie? Ale chuj, wymyśliłem to powiem. Mi się wydaje, że każdy gej, on chce tak mówić, jak Błażej. Tak się uzewnętrznie, tak wie, dzień dobry, każdy chce. Tylko, że niektórzy nie mogą z tego względu, że jeszcze nie powiedzieli bliskim, że są gejami, nie? Niektórzy się wstrzymują, niektórzy zbierają się na odwagę i w końcu mówią. I mnie ciekawi ten moment, co się dzieje, jak już powiedzą, nie? Czy od razu zaczynają tak gadać? Czy to wchodzi stopniowo? Na przykład, powiedzmy, jest jakiś gej, hipotetyczny gej i ma na imię, nie wiem, Kuba. Kuba jest gejem, jest koksem, jest dojebany w chuj. Dojebany z kibicem Zagłębia Sosnowiec. To jest hipotetyczna postać. Nie chcę, żeby ktoś mi wpierdolił po występie, dobra? Ale dobra, jest Kuba, jest gejem, jest dojebany, jest kibicem Zagłębia. I któregoś dnia mówi, dość kurwa! Dzisiaj mówię rodzicom, że jestem gej. Dzisiaj kurwa wychodzę z szafy. Bo ma ziomka Karka, który ma ksywę Szafa i z niego... No. Mamo, tato, siadajcie, zamknąć mordy, teraz ja będę mówił to. Mamo, tato, jestem gej. I oni mają takie... Jezus Maria, Kuba, jesteśmy w totalnym szoku. Tego nikt się nie spodziewa. Ale pamiętaj, nieważne jaka jest twoja orientacja, zawsze będziemy cię kochać, nie? I Kuba ma taki... A mój Boże, dziękuję w końcu! Jezus Maria, to ze mnie zeszło teraz, dobrze, to wracam na stadion. Zagłębie! Sosna! Ile można? To jest tytuł tego programu. Ile można? Jeżeli ktoś widział mój poprzedni program Masochistę, to wiecie, że ja tam mówiłem, że tytuł programu nie jest ważny. Nie jest istotny zupełnie. A jak siadałem do tego tytułu, to miałem takie... Chciałbym mieć ważny tytuł, nie? Chciałbym mieć taki tytuł, że ludzie będą kminić, o co chodzi. Że na początku nie będzie wiadomo, o co chodzi. I później ja coś powiem i wszyscy będą mieli takie... Ale rebus dojebał, ja pierdol. I się wszystko zacznie łączyć, się nowa czasoprzestrzeń otworzy. Wszyscy będą tańczyć, kurwa. I taki chcę mieć tytuł. I siedziałem i myślałem nad tym tytułem naprawdę długo. No ale ile można? I chuj, to jest ten tytuł. Jebany tytuł nie jest ważny. Ale też w poprzednim programie obiecywałem, że opowiem, jak to było z zaręczynami, z Kawaleckim, ze ślubem. Także teraz jest ten motyw. Ja na samym początku, jak jeździłem z masochistą, mówiłem, jak się oświadczyłem, ale później przestałem to mówić, bo kłamałem. Bo mi żona zabraniała mówić prawdziwej wersji. I dalej mi zabrania. Ale jej tu nie ma. To było w Lizbonie. Pojechaliśmy do Lizbony, bo ona miała urodziny i stwierdziłem, oświadczę się w jej urodziny, nie będę musiał kupować prezentu, kurwa. Zajebisty pomysł.
Więc chodzimy po Lizbonie, piękne widoki, nie? I ja w pewnym momencie mam takie, może teraz się oświadczę. Albo nie. Bo są ludzie wokół. Ja nie lubię, jak ludzie na mnie patrzą. I za to nie płacą, o to mi chodzi. Myślę, spokojnie. Kupimy winko, w apartamencie się oświadczy. Więc kupiliśmy winko, jesteśmy w apartamencie i ja mam takie, może teraz się oświadczy. Albo nie. Niech się napierdoli najpierw, nie? Będzie łatwiej. Więc pijemy dalej, zaczęliśmy baraszkować, nie? Skończyło się w łóżku, jesteśmy po wszystkim i ja mam takie, może teraz się oświadczy. W sumie ja doszedłem, ona nie musi. Niech z tego coś ma. Nie, z pełnymi ustami nie odpowie. Więc pijemy dalej. Ja już jestem najebany, nie? Ja już dosłownie mam bitkę w swojej głowie. Oświadcz się, zaraz, poszukaj. Wstaję do kibla, żeby przemówić sobie do rozsądku. Stoję przed lustrem i mówię, świeci upierdolony. Idź tam i się oświadcz. Powiem ci tak. Już idę, poczekaj. Więc wychodzę najebany z pierścionkiem i ona śpi. Najebana śpi. Ja stoję z tym pierścionkiem i... To co, to... Jutro. Albo nie. I podchodzę do niej i nakładam jej pierścionek na palec. Nie? Ona śpi, najebana, nic nie wie. Nie? Ja mówię, dobra, to jest ten moment. Ma na palcu, nie ściągnęła. Może ją obudzę. No albo nie. I położyłem się spać. I to ona mnie budzi na następny dzień z pierścionkiem na palcu. Nie? Wstawaj! Co to jest? Co to jest? Ja mówię, dobra, to jest ten moment. Ma na palcu, nie ściągnęła, to jest dobry znak. Zapytam, czy chce być moją żoną. Albo nie. On mówi, co to jest? Ja mówię, to ty nie pamiętasz? On mówi, czego nie pamiętam? Mówię, oświadczyłem ci, wczoraj byłem w garniturze, gołębie zapierdalały, ty nie pamiętasz? On mówi, nic takiego nie pamiętam. Wiesz co, kurwa? Ja się staram, kurwa, ty nie pamiętam? Jeszcze mi powiesz, że nie chcesz być moją żoną teraz. Ja mówię, przepraszam, kurwa, nie pamiętam, no. Chcę być twoją żoną, wyjdziesz za mnie. Mówię, dobrze. Źle powiem całą prawdę, jak wrócimy do Polski, nie? Lodujemy po dwóch dniach, nie, już mam jej mówić, bo takie, no bo nie. Powiedziałem jej po miesiącu, ale miałem przejebane. Ale przez miesiąc żyłem jak król. Kurwa, wszystko mi było wolno. Mati, ja już nie chcę w dupę. To następnym razem nie klej, kurwa, i pamiętaj, jak cię świadczam, tak? Dobra, ładuj, ała. Tak się świadczy. Później pojechaliśmy na kawalerski z moją ekipą kuzynów. Pojechaliśmy na Ibizę. I polecam, naprawdę. Środek pandemii, wszystkie kluby pozamykane. 12 typa, 3 łóżka. Ale na początku wyjaśnię, kim są kuzyni. Kuzyni to jest moja taka ekipa ziomów i nikt nie jest spokrewniony. Nie? Po prostu, wiecie, tam nie ma imion. Jak powiesz kuzynie, to ten, który jest najbliżej się odzywa. Wszystkie emocje są wyrażane za pomocą jednego słowa i tym słowem jest kuzynie. Tylko, że mówisz to inaczej. Jak powiesz kuzynie, to jesteś niezadowolony. Jak powiesz kuzynie, to jesteś zadowolony. To jest bardzo proste. Kuzynie, miałem ci zostawić blanta, ale już się zjarał. Kuzynie. Spokojnie, mam tutaj drugiego. Kuzyn. To jest bardzo proste. Kuzyn dla mnie to jest taki lepszy ziomek. Na przykładzie wam wyjaśnię. Ostatnio zadzwonił do mnie ziomek. Nie kuzyn, tylko ziomek. Dzwoni do mnie, pyta, co tam u ciebie. Ja mówię, wiesz co, jesteśmy po ślubie, wszystko jest git, ale staramy się o dziecko i póki co nie wychodzi. Nie? I on mówi, bardzo dobrze, nie wpierdaj się w dzieci, ja mam dzieci, jebać dzieci. Tak mi powiedział. Chwilę później dzwoni do mnie kuzyn z tym samym pytaniem. Ja mówię, wiesz co, jesteśmy po ślubie, wszystko jest git, ale staramy się o dziecko i póki co nie wychodzi. On mówi, kuzynie, jak chcesz, ja mogę za ciebie zalać, nie ma problemu. To jest kuzyn, kurwa. Kuzyni zawsze namawiają mnie do złych rzeczy, nie? Ja nigdy nie chcę tego robić i zawsze to robię, nie wiem jak to się dzieje. Na przykład jakiś czas temu namówili mnie, żebym zadzwonił do dziewczyny z Roxy.
Nie? W sensie nie, żeby zaprosić, tylko żeby pogadać. Oni są pojebani, nie? Kuzynie, zadzwoń na kurwy z Roxy. Mówię, co? Zadzwoń na kurwy z Roxy, pogadać. Mówię, wy jesteście pojebani, nie? Moja żona nawet, Mati, zadzwoń na kurwy z Roxy. Ja nigdy nie chcę tego robić, ale jak już to robię, to się wczuwam w chuj, nie? Więc dzwonimy, odbiera jedna, mówi, halo? Ja mówię, czy... Słuchaj, robisz coś dzisiaj? Ona, nic ciekawego nie robi, a czego potrzebujesz? Ja mówię, słuchaj, mam taką nietypową prośbę. Ponieważ ja mam kuzyna i on dzisiaj kończy 30 lat. Chciałbym mu zrobić niespodziankę. Chciałbym, żebyś to ty była tą niespodzianką. Czy byłaby taka możliwość? On mówi, nie ma problemu. Ja mówię, tylko jest mały szkopuł. Ponieważ mój kuzyn jest niepełnosprawny. To jest początek dopiero, przygotujcie się. Jest chwila ciszy i ona mówi, jak bardzo niepełnosprawny. Ja mówię, co by tu wymyślić teraz? Mój kuzyn nie ma rąk ani nóg. I ona bez zająknięcia, da radę! U mnie w domu już wszyscy leżą. Ja mówię, kurwa, Mati, skup się, to trzeba wyciągnąć jeszcze. Mówię, dobrze, to jak to robimy? Ona mówi, ja jestem wolna za godzinę. Wiesz co, ja za godzinę nie mogę, jestem umówiony. Zróbmy tak. Przyjdź za godzinę do rynku pod fontannę. Ja go tam zostawię w reklamówce. Ja wiem, że część z was się z tego nie śmieje. Ale jeżeli nie bawi was wizja kurwy, która idzie na robotę z typem w reklamówce. Ja nie wiem, czego wy tu szukacie, naprawdę. Typ sobie zwiedza, łeb mu wystaje, ogląda okolice. Ma huśtawkę za darmo. Dobra, więc jesteśmy na tej Ibizie, nie? I tak jak mówię, było wszystko pozamykane, więc głównie siedzieliśmy w domu, ale ostatniego dnia stwierdziliśmy, musimy wejść. Musimy chodzić zobaczyć, jak Ibiza wygląda. Nie? Więc wiecie, wyszliśmy na miasto i były jakieś knajpy, gdzie było można coś zjeść, się napić, jakieś ogródki piwne. Nie? Więc wybraliśmy taką jedną nad zatoką, piękne miejsce i wokół jest gwarno. Słuchać języki. Tu jacyś Niemcy siedzą, tu jacyś Francuzi, tu obok nas stolik Amerykanek, ładnych młodych, obczajaliśmy sobie, jest super. I w pewnym momencie z oddali słychać muzykę. I widzimy, że zbliża się do nas taki ślepy Hiszpan z gitarą, nie? I będzie prosił o hajs. Ja mówię, kuzyni, dawać, rzucamy się, dajemy mu hajs. Daliśmy mu hajs i mówi, panowie, dziękuję za taki datek. Może zagram dla was jeszcze jedną piosenkę. Ja mówię, a znasz coś po polsku? I on mówi, nie, ale mogę wam dać gitarę i wy mi zaśpiewać. Mówię, to daj pieniądze, kurwa. Nie powiedziałem. Ale wyczaiłem moment. Mam jednego kuzyna, który zajebiście gra i śpiewa. Mówi, kuzynie, błagam, jest twój moment. Mój kawalerski ostatni dzień. Weź tą gitarę, zrób siebie idiotę, bardzo cię proszę. Mówi, kuzynie. Ja mówię, dam ci stówę. Kuzynie. Zdjął tą gitarę i zaczyna śpiewać Szklaną pogodę. Kojarzycie? Szklana pogoda. Tylko, że jebaniec zmienił słowo. Nie? Wziął tą gitarę, śpiewa z dupy do papy, z dupy do papy, z dupa la do ryja, z dupy do... My leżymy na ziemi, a wszyscy wokół zaczynają się do tego bawić, nie? Niemcy klaszczą, Francuzi próbują śpiewać z dupa la do ryja. Ja patrzę na jedną Amerykankę, mówię z dupy do papy. I ona do mnie, z dupy do papy, z dupa la do ryja. Ten ślepy Hiszpan jak Stevie Wonder, kurwa, zadowolony. W pewnym momencie jeden z moich kuzynów dosłownie zaczyna płakać. Mówi, kuzyni, kurwa, przypomnijcie mi o tym, jutro jestem najebany, nie będę pamiętał tego, proszę. Ja mówię, kuzynie, nigdy tego nie zapomnisz, nie? I on mówi, skąd wiesz? I ja na kozaczka mówię, kuzynie, za rok pół Polski to będzie śpiewać, kurwa. Także głoście nowinę, śmiało. Ale tak, wróciliśmy z Kawalerskiego. W ogóle dwa tygodnie wcześniej moja żona miała panieński. Tam nie chciałbym się znaleźć, nie? Bo mi wystarczy, że jestem na jej urodzinach i jej koleżanek urodzinach. Ja zauważyłem, że one teraz mają taki patent, nie? Że jak któraś ma urodziny, to pozostałe robią jej album ze zdjęciami, nie? I na tych zdjęciach są tylko one. I one sobie siedzą na imprezie, oglądają zdjęcia. Przecież to jest pojebane jakieś, nie?
Moja ostatnio miała urodziny, zrobiły jej taki album, mówi: zrobiłyście mi album? Jezu! Skąd wy macie te zdjęcia? Pewnie od mojej mamy, ja ją zabiję. Boże, jakie tu byłyśmy pijane? Dziewczyny, jakaś siara. A jakie tu byłyśmy młode. Kocham was, dziewczyny. I wszystkie wokół. I grupka facetów obok. Kumacie, jakby kuzyni mi zrobili taki album? Zrobiliście mi album? Oglądamy. Oj, tu byliśmy na kurwa. A tu kopiemy typa pod żabką. Skąd ty masz? A z monitoringu, no tak. Ja pierdolę. Więc wróciliśmy z Kawalskiego. I został miesiąc do wesela, nie? I my wesele mieliśmy w październiku, nie tym, co było, tylko wcześniej. I jako, że wesele było w październiku, to moja żona wymyśliła, że temat wesela to będzie jesień. Tak, że będą liście, dynie, kurwa, błoto, wszystko będzie. Są 3 tygodnie do wesela, ona do mnie podchodzi w mieszkaniu i mówi: dzisiaj przychodzą do mnie koleżanki, będziemy się przygotowywać do wesela. Ja mówię: co, będziecie, kurwa, marzannę topić? Co się dzieje? On mówi: poczekaj. I z zapazuchy wciąga złoty spray. Mówi: co ty będziesz robić? Poczekaj. Wyciąga karton, w którym są suche liście. Mówi: co ty będziesz robić? Bo my wymyśliłyśmy, że będziemy wszystkie liście sprayować na złoto. Jak one wyschną, będziemy podpisywać imieniem i nazwiskiem każdego z gości i później kłaść na stolikach weselnych jako winietki, żeby każdy wiedział, gdzie ma siedzieć, na złotym liściu. I mówi: ja pierdolę. Kuzyni to wypalą, zanim usiądą. Mam złotego planta, kuzynie, rozumiem? Wy będziecie malować liście na chacie, naprawdę? To swojego nie podpisuj. Nie? I ona chciała zażartować, mówi: to skąd będę wiedziała, gdzie mam usiąść? Ja mówię: jak cię zajebie liście, a będziesz stała swoje miejsce. Nie spodobało się to, że ostatecznie to ja wpierdol dostałem. Ale jest tak, jest dzień wesela. Nie? Na początku wiadomo, jesteśmy w kościele, jest ślub, bo babcia żyje. Taka jest zasada, kurwa, całą Boga. Ale tak, jesteśmy w kościele, ja stoję przy ołtarzu, nie? I nagle organy i ona wchodzi. Cała na biało. Szczerze? Łezka wokół mi się zakręciła. Nie? Bo na dworze było błoto, mówię: nie sprzedamy tej sukienki. Ale wesele zajebiste, naprawdę. DJ był tak popierdol... Po pierwszym tańcu już Wiksa wjechała. Moja babcia. Jeden z moich kuzynów przechodzi obok DJ-a, spojrzał mu w oczy, podchodzi do mnie: mówi: kuzynie, to jest amfetamina albo mefedron 100%. Ja mówię: kuzynie, czy ty chcesz mi powiedzieć, że mój DJ jest naćpan na moim weselu? Dokładnie tak, kuzynie. Pyta, czy ma coś ogarnąć? Tak. Chwilę później słuchaj DJ-a: specjalna dedykacja dla pana młodego. I kuzyn na scenie: z dupy do pana. Mówię: zamknijcie mordy, tu jest moja rodzina, proszę. Jest środek wesela. Siedzimy sobie przy stoliku, ja z żoną i świadkowie. Nie? I ta sala wesela, na której my to robiliśmy, oni wiedzieli, kim ja jestem. Oni wiedzieli, że jestem komikiem. Więc do obsługi naszego stolika oddelegowali najzabawniejszego typa z ich teamu. Nie? I typ mnie połamał jednym żartem. Także, kurwa, spadłem z krzesła. Nie? Podchodzi do nas. Przypominam, jest doba pandemii. Tydzień później już w ogóle wesel nie można było robić. Nie? On podchodzi do nas, mówi: sanepid dzwonił. Ja mówię: co? I on mówi, że trzeba zrobić odkażanie! Jaki wujek, kurwa, no nie wierzę w to po prostu. Ale bez zalesu, 7 rano, żegnam ostatnich gości, wracam na salę, DJ dalej gra.
Na parkiecie jest jedna osoba, moja żona, najebana z butelką wina tańczy. W pewnym momencie się wino myli z bukietem. I mówię, co to pierda? Nie złapałeś, bo jest starą panną teraz. Mówię, chodź spać. Poszliśmy na górę spać, jest noc poślubna. Najgorsza moja noc. Słuchajcie, bo jest 7 rano. My oboje napierdoleni w łóżku, nie? I ona takie... To co, to... Ruchamy się? I ona mówi... Nie chce mi się! Ja mówię... Mi też! No ale noc poślubna. I ona... No wiem! No dobra, no to wejdź na mnie. Ja mówię, myślałem, że ty wejdziesz. Ja, dobra, to zróbmy tak, że ja się położę na boku i ty się położysz na boku i oboje będziemy leżeć na boku. I jakoś tak się ruchać na boku. Ja mówię, no dobra. Się położyłem na boku, nie? I ona mówi, chyba powinieneś być za mną. Gryba masz, dobra, dookoła teraz, Jezu. Słuchajcie, wchodzę i po minucie słyszę... Ja mówię, trudno. Nie będzie pamiętać. Trudno. Zajebisto jest poślubno, naprawdę. Później pojechaliśmy w podróż poślubną. Jak było można oczywiście. Pojechaliśmy na Dominikanę. Polecam, jak nie byliście, piękne widoki. Ale co mnie najbardziej urzekło w Dominikanie, to ci ludzie, którzy tam są. Bo każdy Dominikańczyk to jest taka jednoosobowa działalność gospodarcza, która ci sprzedaje wszystko. Nie? Pierwszego dnia siedzimy na plaży, ja z żoną i znajomi, którzy z nami polecieli. Podchodzi do nas taki Dominikańczyk, nie? Taki wiecie, bez koszulki, spodenki na plaży podchodzi, mówi hello, hello my friends, hello, my name is Jimmy, Jimmy number 5. What do you want? What do you need? I have everything. I can give you everything. You have a problem? A problem in your life? No worries, my name is Jimmy, Jimmy number 5. Mówię, co to jest za ty? I co się stało z pozostałymi 4, kurwa? What do you want? What do you need? What's your name? Mateusz? This is your wife? I have a better wife for you. Joking, joking, joking. Ja mówię, co to jest za ty? Ale skoro już tu jest, widzisz mi, masz może kartę SIM, żebym zadzwonił do rodziny, że wylądowałem z tej dominikańskiej sieci. Jak zadzwonię z playa, to kurwa zbankrutuję, nie wrócę do domu. You want a SIM card? A SIM card to your phone? No problem. I have a SIM card. In my pocket, I can give you a SIM card. You give me $20, I give you a SIM card. You put it in your phone, you can call your mother. I have number to your mother. Joking, joking, joking. Ja mówię, co to jest za ty? Mój ziomek chce zażartować, mówi, Jimmy, a masz może kokainę? I Jimmy w moment spoważniał. Hola, amigo. Uno paquete de cocaína las playas. Ja mówię, Jimmy, my żartowaliśmy. No, no, you need this, this is very nice. You put it in your nose, it's very fun. I need to go, my friends, I need to go. You call me any day, any time. My name is Jimmy, Jimmy number 5. Ja mówię, Jimmy, jak mam do ciebie zadzwonić, jak ja nie mam twojego numeru? Mówi, what's my name? Ja mówię, Jimmy number 5. Number 5. Mówi, nie może być, że ty miał numer 5, kurwa. Co na Dominikanie 6 osób, co ma telefon i on był 5 akurat? Słuchajcie, wkładam kartę SIM do telefonu, naciskam 5, daję wybierz i pojawia mi się Jimmy number 5. Jeszcze jebaniec ma granie na czekanie. One, two, three, four, five. You are calling now Jimmy number 5. Ja mówię, ja pierdolę. Bo jedyna wakacja, gdzie żałowałem, że mojego ojca nie zabrałem na wakacje. To macie jakby Jimmy się nadział na mojego starego. What do you want? What do you need? I have everything. Powiem ci tak. Nie wiem, co do mnie pierdolisz w tym momencie. Chcesz mi coś dać, to daj mi, kurwa, święty spokój. No problem, I have everything. You give me $5. Ile?
działa jeszcze. Ale tak, wróciliśmy z podróży poślubnej. Wchodzę do mieszkania po podróży, jest błysk, a zostawialiśmy syf. Mówię, ktoś się włamał. I wtedy sobie przypomniałem, że ja przecież teraz mam teściowe. Jest taka typiara. W sensie dużo facetów narzeka na swoje teściowe. Ile ja się tego nasłuchałem. Jak moje teściowe mnie wkurwa. Jak ona mnie wkurwa. A moja teściowa jest zajebista. Moja teściowa robi wszystko to, co moja żona, tylko że lepiej. Znaczy, nie... Nie wszystko. W tym jest tak samo dobra. Ale jest zajebista, naprawdę. W sensie, wiecie, są sytuacje, że ja jedę w trasę na parę dni. I na spontanie wychodzi, że żona jedzie ze mną. Więc zostawiamy syf na chacie. Ale teściowa ma klucz. Więc my wracamy po tych paru dniach. Ja wchodzę i od progu czuć, że Violeta była. Nie? Jest błysk. Widzę, dywan jest taki puszysty. Zaraz go, kurwa, na spacer wyprowadzę. Zrobiłem test białej rękawiczki. Jak zrobiłem, to mebel ujebałem. Teraz wszystko w szafie mam poskładane i pachnąc. Moje majtki teraz pachną. Jak ja zakładam majtki, mój kutaszy człowiek na zakupach w Douglasie. Pierwsze żonę po twarzy, mówi, ale ci ręce pachną nowe mydłem. Mówi, nie, waliłem konia. Jest zajebista. Moja teściowa jest tak zajebista, że już mnie wkurwia. O ile można. Ostatnio mieszkało nas przez 3 dni, bo ją sąsiad zalał. Nie? I mają dziecko teraz, dokładnie. Ale tak, mieszkało nas przez 3 dni. I wiecie, mam mieszkanie 50 metrów, nie? Ja jej ani razu nie spotkałem przez te 3 dni, ale czułem, że jest. Nie? Wiecie, na przykład wchodzę do sypialni, jest łóżko zajebiście pościelone. Jak w hotelu, szlafroki leżą. Mówię, była. Jak ja widzę takie łóżko, od razu skaczę po nim. Schodzę z łóżka, łóżko jest całe rozjebane i słyszę takie... Kurwa, pościeliła znowu! Gdzie ona jest? Innym razem jestem w salonie, jem sobie obiad. Ja zawsze im na leżąco, jak śmieć, nie? Po prostu jem i mi skapło. O, ujebałem się. Kurwa, przebrała mnie! Gdzie ona jest? Ja się boję wysrać na własnej chacie teraz! Po każdym klosu będę miał dupę czystą. Ale staramy się o dziecko. W sensie z żoną. Teściową zalał sąsiad, jak wiem. I wiecie, nie wychodzi. W sensie, ja mam 32 lata. Moja żona ma 33 lata. I okazuje się, że w tym wieku wcale nie jest tak łatwo o dziecko. Jak masz 20 lat, większość osób w tym wieku nawet nie chce mieć dzieci. Ale są o wiele większe szanse, żebyś miał. Bo plemniki 20-latka to jest kurwa armia. Nie? Tam jest kilkaset milionów typów. Oni wchodzą do waginy, gdzie idziemy, kurwa, powiedz, gdzie idzie. Ja sobie wyobrażam, że w waginie jest przewodnik, nie? Mówi, panowie, musicie płynąć w tamtym kierunku, to jest jedzenie drogi, na końcu jest jajeczko. Jest was kilkaset milionów, na pewno się nie zgubicie. Pierwszy wpływa do jajeczka, reszta umiera, macie 3 dni życia. Ja nie mają takie, melasz, kurwa! Zapierdalam. To są plemniki 20-latek. Ja mam 32 lata. Moje plemniki sobie wchodzą. Przepraszam bardzo. Proszę powiedzieć, gdzie my jesteśmy, ponieważ ja i moich 8 kolegów się troszeczkę zgubiliśmy. Panowie, musicie płynąć w tamtym kierunku, to jest jedyny drogi. Na końcu jest jajeczko. Jak dopłyniecie, w co wątpię, pierwszy wpływa do jajeczka, reszta umiera, macie 3 dni życia. Zaraz. Czy ja mogę porozmawiać z pana przełożonym? 3 dni życia? Proszę pana, my na piątek jesteśmy na brydża umówieni. Co pan mówi? To są moje plemniki, nie? I one mają wytrwać mojej 33-letniej żonie? W sensie, jak kobieta ma 20 lat i ty w niej dojdzie, tam jest tak mokro, że te plemniki nawet nie muszą płynąć, nie? Wystarczy, że ona podniesie nogi do góry i ona jak w akwaparku. I od razu w 5 w jajo. Moja żona ma 33 lata, tam jest tak sucho, że kaktus tam nie wyrośnie, kurwa.
I one nie płyną, one idą z bagażem, z namiotem w dziewięciu. Połowie część zawróci, bo nie ma sensu. Z dramat. Więc kupiła sobie termometr. Teraz tak się robi. Kobiety kupują termometr, mierzą temperaturę codziennie, żeby sprawdzić, kiedy są dni płodne. Nie? Jak są dni płodne, to trzeba zasuwać. Więc ona mierzy temperaturę, nie? Któregoś dnia się obudziła, zmierzyła temperaturę, mówi: dni płodne, rucham się, ju! Mówi: spokojnie, daj mi się umyć, ruchaj mnie, ju! Maraton jebania, nie? Ja przez 3 dni się więcej razy ruchałem niż przez całe życie. Ja już przy 4 razie miałem: zejdź ze mnie, nie kocham cię, zostaw mnie. Więc trzeba było upikantnić jakąś sprawę. Któryś seks rzędu do mnie mówi: mów do mnie zbraźne rzeczy. Ja mówię: co? Ale ja jestem miły. Mówi: nazw mnie kurwą. Dlaczego tak brzydno? Jesteś kurwą. Takie! Mów dalej! Jesteś brudną szmatą. Takie! Obróż mnie. Co? Obróż mnie i mów dalej. Mów! Masz ciasne dupsko jak twój stary. Co? Co? Wykopała mnie. Ja po całym pokoju jak zraszacz. Mówię: co tu się odpierda? Mam cały pokój w spermie teraz. I słyszę: gdzie ona jest? Więc po tym maratonie zrobiła sobie test ciążowy, wiadomo, nie? Poszła do kibla, zrobiła test. Ja słyszę z kibla takie: kurwa. Ja nawet nie wiem, czy to jest tak, czy to jest nie. To jest dziwna reakcja. Więc podchodzę, mówię: zrobiłaś test ciążowy? A on mówi: tak, oblałam. Ja jak debil mówię: tak się to powinno robić, że bierzesz, sikasz na niego, co nie? A on mówi: nie, jest błąd. A on mówi: jaki błąd? No nie ma ani jednej, ani dwóch kresek, jest zepsuty. Mówię: to się da spierdolić? Test ciążowy? Co, na niego nasrałaś, kurwa, co zrobiłeś? Mam iść do apteki, kup 3 testy ciążowe. Jak się zepsuje, będę miała na zapas. Kup 3 testy ciążowe. Ja mówię: ja nie będę kupował testu, bo ja nie umiem. Ja trzeba umieć kupować. Bo wiecie, bo to jest damska sprawa. Jak z podpaskami, musisz wiedzieć, ile kropelek, bo nie wiadomo, jak się pisia, poci, kurwa, nie wiesz tego. A co jak pójdę i zadadzą mi jakieś pytanie? Dzień dobry, poproszę test ciążowy. Dobrze, a jaką głębokość ma żony pizda? Nie wiem. No ale jak wchodzę, to wiesz, tylko do połowy się mieszczę, wiesz o co chodzi. Jak wejdę cały, jej uchem wychodzi, kurwa. Pokazać, kurwa. Mówię: nie będę kupował. Jak zadadzą mi jakieś pytanie, nie zadadzą ci żadnego pytania. Kup 3 testy ciążowe, bez 3 testów mi się nie pokazał. Ja mówię: no dobra. Pojechałem do apteki i stoi typiarka. Nie? Ja mówię: dzień dobry, poproszę test ciążowy. I ona mówi: jaki? Ciążowy. Mówi: jaki rodzaj? Ja już jestem w dupie. Nie? Muszę improwizować teraz. Poproszę taki test, który by wskazał, czy żona jest w ciąży. Mówię: proszę pana, wszystkie testy ciążowe tak działają. Proszę powiedzieć, czy chce pan test płytkowy, czy strumieniowy? Co? A który jest tańszy? Strumieniowy. On mówi: super, poproszę strumieniowy. Poproszę 3 strumieniowe testy. On mówi: proszę pana, ale te testy są naprawdę skuteczne. Potrzebuje pan tego jednego testu, żeby się dowiedzieć, czy żona jest w ciąży. No ja mam 3 kurwy w samochodzie. Nie powiedziałem. Ale kupiłem te testy, znowu nie wyszło. Więc jakiś czas później podchodzi do mnie w mieszkaniu, mówi: zapisałam cię na badanie nasienia. Za 7 dni masz badania nasienia, zapisz sobie. I od dzisiaj nie możesz ani razu przez 7 dni się masturbować.
Ja mówię, kochanie, przyjmam ciebie, nie potrzebuję takich... Przestań pierdolić. Ja mówię, 7 dni? Kurwa. Próbowałem sobie przypomnieć, kiedy ja ostatnio przez 7 dni nie waliłem konia. I to było zanim zacząłem walić konia. Słuchajcie, nie chcę nic mówić, ale 100% facetów na tej sali. Przynajmniej raz w przeciągu ostatnich 3 dni. 100%. Czujecie to? Napięcie teraz? Teraz panie sobie siedzą, mają takie, mój Tomek? Panowie cali spięci, zamknij mordę! Teraz między sobą gadać. Robisz tak? Nie, 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 nie. Ale tak jest. Tylko, że to nie jest nic złego. Każdy lubi seks. Masturbacja jest jak seks, tylko że bez drugiej osoby. Z Rąsią. Rąsia ci nigdy nie odmówi. Rąsi głowa nie boli. Nigdy. Jest nawet taki wiersz. Rąsia cierpliwa jest, łaskawa jest. Rąsia nie zazdrości, nie szuka poklasku. Jest, w Biblii jest. Nigdy nie było tak, że Rąsia wkurwiona po masturbacji. Mati, mogłeś trochę dłużej wytrzymać. Nie miałem czasu, wpierdalaj Rąsiu. To do zobaczenia za 7 dni. 7 dni było ciężko. Już 4. dnia patrzę na siłowni, jak typ się przebiera. Wyrucham go zaraz, Jezu. Ale po 7 dniach idę na badanie nasienia. I wiecie, to jest dziwna sytuacja, nie? Bo tam zazwyczaj siedzą typiarki na recepcji i one wiedzą, co ty zaraz będziesz robił. Pojebane, ja przychodzę i... Dzień dobry, ja... Ten. No wie pani, pokaże mi pani pokój, bo mnie zaraz w powietrze wypierdoli przecież. I one są zawsze niemiłe dla ciebie, te typiarki. Ja to wyczaiłem, bo one się boją, że jak się do ciebie uśmiechną, to ty sobie, kurwa, zaraz będziesz myślał o nich, będziesz to robił, nie? Więc on zawsze niemiłe. Proszę wejść do tego... Nie dotykaj mnie. Proszę wejść do tego pokoju. Po wszystkim proszę odłożyć pojemnik na półeczkę. Proszę podnieść słuchawkę telefonu, tam jest telefon, powiedzieć swoje imię i jest po badaniu, może pan opuścić pokój. Mówię, jakie dziwne zasady, jakiś telefon. Naprawdę, po waleniu? Mateusz! Ale wchodzę do tego pomieszczenia, nie? Takie 2x2. Jezus. Tu jest jakaś kanapa. Ni chuj nie siadam na tej kanapie. Tutaj przed chwilą łysy z Brazers kurwy rekrutował. Tu jest telewizor, który jest ochlapany. Mówię, co? Podłoga się klei, jest dramat. Mówię, jak ja mam się podjarać w takim miejscu? Może do kogoś zadzwonię. What do you want? What do you need? Mówię, nie ten numer. O, już wiem. Halo. Słuchaj, jestem tutaj sam i myślę o tobie. Miał pan podać tylko swoje imię, tak? Dobra, kurwa. Ale po wszystkim dostałem wyniki, nie? Idziemy z żoną do pani ginekolog. I ona patrzy w te wyniki i mówi, nie mogą państwo zajść w ciążę, ponieważ produkuje pan zbyt mało plemników. Mówię, dlaczego? A on mówi, produkuje pan zbyt mało plemników, ponieważ ma pan zbyt dużego kutasa. Żartuję. Ale fajnie, jakby tak powiedziała, kurwa, to było spoko. Ale nie, że tak genetycznie, nie? I że powiedziała, że jedyną drogą w moim przypadku to jest in vitro. I ja zbadałem temat. Jak ja się dowiedziałem, ile kosztuje in vitro, spadłem w krzesło, kurwa, wiecie, ile kosztuje? 15 tysięcy złotych. 15 tysięcy. Mówię, jak ja zapłacę 15 tysięcy, żeby mieć dzieciaka, ja mu będę o tym przypominał dzień w dzień. Tato, ja nie chcę wynosić śmieci, to mi kurwa oddaj 15 tysięcy, tak? Śmieciu mały, kurwa. Ja pytań, to jest dużo pieniędzy, nie? Ja wiem, że jest mnóstwo par dokładnie w takiej samej sytuacji, jak ja z żoną. Na przykład ich nie stać, nie? Żeby, wiecie, 15 tysięcy na dziecko. Więc biorą pożyczkę.
Dosłownie, biorą pożyczkę, żeby mieć dziecko. Dlatego się mówi, że to bocian przynosi dzieci. Słaby plemnik jest u pana, weź pożyczkę u bociana. Ale zastanawiałem się, jak będą wyglądać zabawy na podwórku, nie? Że na przykład mój dzieciak bawi się z jakimś drugim, ja stoję z jego ojcem i... Za ile go kupiłeś? Mówi, co? No ile wydałeś, żeby go mieć? Nic, żona urodziła za darmo, normalnie. No to pilnuj swojego. Żeby nie porysował mojego za 15 tysięcy, kurwa. Ale poczytałem trochę o to in vitro, opowiem wam, jak wygląda ta procedura, bo jest trochę beki, nie powiem. Tak, wiecie, drogą naturalną jest tak, że para uprawia seks, plemnik wpływa do jajeczka, tworzy się zarodek i kobieta jest w ciąży, to jest w dużym skrócie. Natomiast jeżeli chodzi o in vitro, na samym początku kobieta przechodzi przez terapię hormonalną, nie? Czyli bierze hormony, żeby tych jajeczek nie wytworzyło się jedno, tylko w chuj, nie? Żeby to było losowanie lotto, kurwa. No wytłaczanki z piździochy lecą, kurwa. Z wolnego wybiegu. I później, pod narkozą, lekarz te jajeczka wyciąga, nie? W sensie kobieta śpi i lekarz w niej tam... Nie wiem jak. Jakby jagody zbierał, kurwa. Jedno do koszyczka, a drugie... Hop! W tym czasie facet idzie do tego pokoju 2x2, żeby odwalić całą brudną robotę, wiadomo. Więc biorą te plemniki, biorą te jajeczka i robią z tego zupę. Tak. Z kocią czarownic, kurwa. I jeszcze ogon szczura i 3 martwe kotki, niech powstaną z tego zarodki! Dokładnie tak to wygląda. Ale w rzeczywistości jest tak, że te plemniki, one z natury są leniwe, nie? Więc pod mikroskopem widać, jak plemnik stoi obok jajeczka i ma takie... No i chuj. Więc lekarze biją plemniki po ogonach, kurwa, nie wiem w jaki sposób. I one wtedy mają takie, dobra, jest go, bez przesady. I wpływają do jajeczek i tworzą się zarodki. I na tym etapie już mnóstwo zarodków jest do wyrzucenia. Bo są złej jakości plemniki, jajeczka, różnie. Wszystko zależy. Ale powiedzmy, jest kilka zarodków. Bierzemy pierwszy zarodek i wkładamy do kobiety. Nie wiem jak. Bazuką. I ona... Na mojej by to nie robiło wrażenia, bo ona codziennie ma armatę w sobie. Ale tak, wkładamy do kobiety. A pozostałe zarodki idą wtedy do zamrożenia. I czekamy, czy zarodek się przyjmie. Jak się przyjmie, no to zajebiście, kobieta jest w ciąży. Jak się nie przyjmie, bierzemy kolejny zarodek i wkładamy do kobiety. I tak w kółko, aż kobieta będzie w ciąży. I teraz tak. Powiedzmy, że ja z żoną decyduję się na coś takiego. I mamy na przykład, nie wiem, 5 zarodków dobrej jakości. Bierzemy pierwszy zarodek, wkładamy do żonki. Bęk, jest w ciąży za pierwszym razem. Zajebiście. Mija kilka lat, dziecko się rodzi, nie? I... Najpierw się rodzi, a moja żona jest słonicą, kurwa. Ale tak, dziecko się rodzi, mija kilka lat, nie? I na przykład żona do mnie podchodzi i mówi, Matt, ja bym chciała mieć drugie dziecko. Ja mówię, to idź do zamrażarki. Za mięsem są. I sobie tam... Ta, w warunkach domowych. Rozkręć nogi, kurwa, ja trafię, Boże. I psiocha jak winogrona. Ale tak, więc bierzemy drugi zarodek i bęk, jest w ciąży znowu. Zajebiście. Mija kilka lat. I na przykład ktoś do mnie podchodzi i mówi, ty, a ile lat ma twoje młodsze dziecko? Ja mówię, 10 lat. Ja mówię, ale przecież twoje starsze dziecko ma 10 lat. Tak, bo powinni zadać pytanie, kiedy urodziło się moje młodsze dziecko. One są dokładnie w tym samym wieku, po prostu jeden się 5 lat później urodził, rozumiesz? Tak, bo one wyszły z moich jaj dokładnie w tym samym momencie. Po prostu jeden był na zimowisku przez 5 lat. Tato! Spojebane, nie? Ale dobra, mam już 2 dzieci. Tak jest plan. 2 dzieci tyle wystarczy. Ale są jeszcze 3 zarodki. Co się z nimi dzieje? Wyrzucamy? Nie wolno. Na patelnię? Co na śniadanie? Dzieci. Świeże? Mrożone. To dorzuć szczypiorku, kurwa, i będzie.
Ale właśnie, co się dzieje z tymi zarodkami? W polskim prawie jest tak, że ty masz prawa do swoich zarodków przez 20 lat. O ile płacisz im w tym czasie za zimowisko, wiadomo. A jeżeli nie płacisz, albo ich nie wykorzystasz w tym czasie, to one idą do adopcji. Czy tego chcesz, czy nie? Więc dosłownie może być sytuacja, że jakaś kobieta urodzi mojej żony dziecko, nie? W sensie z naszym materiałem genetycznym, i ona nie będzie wiedzieć, czyje to jest dziecko, i my nie będziemy wiedzieć, kto jej urodził, a dzieciak to już w ogóle nie będzie miał pojęcia, co się odpierdala w ogóle. Ja bym miał schizę, nie? Ja bym chodził po mieście, jakieś dziecko by się obok mnie przewróciło, powiedziało, ojoj, kurwa, to chyba mój, poczekaj. Powiedz, ile, kurwa, jesteś mój, chodź, idzie. Ale w innych krajach to jest jawne, ludzie tam wiedzą, kto kogo rodzi, nie? Ja bym chciał, żeby w Polsce było tak pół na pół, nie? Że wiecie, dzieciak może się dowiedzieć, a rodzic już nie. Bo rodzicom odpierdala na starość, bo szukali nie swoich dzieci, wiadomo. Ja sobie lubię myśleć, że na przykład w przyszłości mam syna i on wie o moim istnieniu, a ja o jego nie. I on na to podrywa dziewczynę. Kurwa, to jest moje marzenie, nie? Że bierze jakąś dziewczynę, uprawia z nią seks na chacie i po wszystkim mówi, słuchaj, fajna jesteś, fajna dziewczyna, zdradzę ci mój sekret. Moim prawdziwym ojcem jest Mateusz Socha. I ona mówi, ja pierdol, moim też. Może być taka sytuacja. Ale spokojnie, syna póki co mieć nie będę, ponieważ w lutym urodziła mi się córka. Także dziękuję. Kuzyn zalał i jest. Kościół zabrania in vitro. Kościół mówi, że tylko Bóg może tworzyć nowe życie. Albo ksiądz, kurwa, nie. Nie już denerwuję Kościół tak szczerze. Ja zauważyłem, że oni mają wymówkę, jak nie wiedzą, co powiedzieć, nie? W Kościele. Za każdym razem. Jak nie wiedzą, co powiedzieć, mówią, bo Bóg tak chciał. Za każdym razem. Proszę księdza, a dlaczego ja się urodziłem bez rąk? Najwidoczniej Bóg tak chciał. No to już rozumiem. Bóg mi zabrał ręce, bo wiedział, żebym teraz księdzu przypierdolił po prostu. Ale widziałem ostatnio typa bez rąk na siłowni i robił nogi. I tak przechodzimy do tematu siłowni, moi drodzy. Tak, zapisałem się na siłownię. Ja wiem, że nie widać, bo nie chodzę. Ale nie lubię. Nie lubię chodzić na siłownię. Bo wiecie, od razu sobie wziąłem trenera personalnego, jak poszedłem na siłownię i on mnie zraził do tego sportu. Nie? Taki, wiecie, stereotypowy kark. Nie? Pierwsze zajęcia on do mnie mówi, co chcesz osiągnąć? Mówię, chcę schudnąć. Ni chuj, robimy klatę. Kładź się, daję ci 100 kilo na sztangę, masz to wycisnąć. Mówię, ja tego nie podniosę. Skąd wiesz? Bo to jest za ciężkie. Jak nie spróbujesz, to się nie przekonasz. I spróbowałem, się przekonałem, że kurwa, no nie podniosę, jest za ciebie. Spadło mi to na klatę normalnie. Czemu tego nie podniosłeś? Bo to jest za ciebie. Co ty gadasz? Pokaż. Dorzuć mi jeszcze 20, fajna seria wyszła i teraz ja jego trenuję, kurwa. Nie lubię. Ja jeszcze chodzę na taką siłownię, że prysznic to jest open space, nie? Że nie ma kabin, wszyscy się razem kąpią. A mnie już parę osób kojarzy. W sensie, wiecie, są sytuacje, że jestem pod prysznicem i nagle... Słucham. Jesteś Mateusz Socha? Mówię, tak. Mogę fotę? Mówię, ziomek, jestem pod prysznicem. Nie widzisz, że sika? To mogę fotę, czy nie? Ziomek, a możesz się odsunąć? Ale ja jestem zaszczepiony. Ale stoisz mi na kutasie. Wiecie, bo leży na ziemi. Dobra. Nie lubię. W sensie lubię, jak ludzie podchodzą po foty, to jest bardzo miłe. Ale jak jakiś natręt na siłowni, nie lubię. Mam ochotę wziąć hantla i go... Później ciągnę jego zwłoki po siłowni. Mój trener się przygląda, mówi, o kurwa, co to za nowe ćwiczenie? Mówi, martwy ciąg, kurwa, uszedł.
Nie lubię. Zdecydowanie bardziej od siłowni wolę gry zespołowe. Na przykład bardzo lubię grać w FIFA. FIFA jest super. Ale nie, ogólnie piłka nożna mi się znudziła, tak szczerze. Teraz zdecydowanie bardziej wolę oglądać tenis. Nie? Gra Iga Świątek, Hurkacz, fajnie grają. Ale przede wszystkim dlaczego wolę tenisa od piłki nożnej? Ze względu na komentarz sportowy. Bo w piłce nożnej tam jest za dużo emocji. Tam jest... I teraz on. O mój Boże. A w tenisie ten ziomek, co komentuje, on nawet nie komentuje. Nie? On sobie siorbie herbatę i to słychać, nie? I on sobie ogląda mecz razem z tobą. Wyjebane ma, nie? Ja ostatnio oglądam mecz i słyszę coś takiego. A teraz Iga będzie serwować. Brawo. Cały komentarz, kurde. Ja jestem pod wrażeniem, bo te dziewczyny tam drą mordę, tam jest na grubo. Czy ja tego na chacie nie mogę oglądać normalnie, nie? Moja żona wchodzi i mówi, co ty oglądasz? Mówię, tenisa. Mówi, serio? I walisz przy tym konia? No, co ci chodzi? Ja bym chciał, żeby ten ziomek, co komentuje tenisa, komentował, jak ja uprawiam seks z żoną. Kurwa, to było zajebiste, nie? Usiadłby sobie w kącie w pokoju, w sypialni. A teraz Mateusz szykuje się do minety. Out! Dobra, słuchajcie, spodek, będę kończył. Macie jeszcze chwilkę na jedną historię? To opowiem, dobrze. To będzie historia o tym, co ostatnio odjebała moja żona. No nie wymyśliłbym tego, kurwa. No zaraz usłyszycie. Jakiś czas temu mi obiecała, że wstanie rano, pójdzie do Biedronki, zrobi zakupy, wróci i zrobi mi śniadanie, nie? Ja mówię, po to się hajtałem, kurwa. Jak obiecała, tak zrobiła. Wstała, poszła do Biedronki, wróciła z zakupami prawie, że z płaczem. Ja mówię, co się stało? Mówi, ja już nie wracam do tej Biedronki nigdy. Ja już jestem tam spalona. Mówi, co ty odjebałaś tej Biedronki? Ja patrzę do torby i są normalnie zakupy, nie? Mam, wiecie, mięso, pieczywo, lody, ekipy, kurwa, wszystko jest, nie? I na dnie torby leżą majtki. W sensie nie majtki, które kupiła w Biedronce, tylko jej zużyte, śmierdzące wczorajsze majtki. Ja mówię, co ty waliłaś dwóje pod Biedroną? Kurwa, co się wydarzyło? Kochani, oczywiście, że to opowiem. Jak myślisz, czym zapłaciłeś za te zakupy? Jak nie tym żartem właśnie. Nie, żartuję, moja żona nie jest utrzymanką, ale ja uwielbiam jej mówić, że jest. To jest moje ulubione zajęcie. Mówię, zrób mi loda. Nie mam teraz ochoty, to ja ci kurwa daję dach nad głową. A mieszkamy u niej, kurwa. Więc opowiedziała mi tą historię, teraz ja wam ją opowiem. Na początku informacji. Moja żona śpi bez majtek. Ona tak ma, ona tak lubi. Jak się zapytasz, dlaczego śpisz bez majtek? Żeby się cipcia wietrzyła, tak ci powiem. Tylko, że ona nie wie, że ja w nocy pod kołdrą puszczam bączury. Jej cipcia się nie wietrzy, tylko gnije, kurwa. Śpi bez majtek. Śpi bez majtek na tak zwanego patriotę. Tak, to jest termin, który sam wymyśliłem, patriota. Tak, bo jak kobieta śpi bez majtek, to raz na jakiś czas, z samego rana, prześcieradło jest biało-czerwone.
Jak pierwszy raz to zobaczyłem, to byłem w szoku, kurwa, nie? Ja się czułem jak ten typ z Ojca Chrzestnego, co mu łeb konia ujebany wsadzili pod kołdrę. Ja się budzę i... Ona śpi w kałuży, jakby ktoś ją zarżnął w nocy. Dramat. Więc śpi bez majty. I dzień wcześniej, jak mi obiecywała, że pójdzie do tej Biedronki, to ściągnęła spodnie dresowe razem z majtkami, nie? I poszła spać. Na następny dzień, jak wstała, założyła te same spodnie dresowe, nie pamiętając, że w środku były majtki. Więc poszła do Biedronki. W trakcie tej podróży majtki zdążyły pokonać drogę między górą nogawki i na dół nogawki. Jak wchodziła do Biedronki, majtki już się trzymały tylko na gumce od nogawki. Więc weszła do Biedry, szurając majtami po ziemi. Jak taka kurwa na lunchu, po prostu zadowolona. Ja żałuję, że się wtedy nie poznaliśmy. Kumacie, jaka to była historia miłosna? Jakby ona chodziła tak z majtami po ziemi, nie? I nagle majtki się odczepiły i ona ma takie: a mój Boże, majtki, Jezus Maria, majtki. I się po nie schyla i widzi moją dłoń. Nasz wzrok się spotyka. Ja podnoszę te majtki. I mdleję. W głośnikach leci Elton John. Can you feel the left in that? Ale nie, zakończenie jest o wiele, wiele lepsze. W sensie, ona sobie chodzi po tej Biedronce, szurając majtami po ziemi. Wiecie, przechodzi obok warzyw, one więdną. Kurwa, jest drama. I w pewnym momencie majtki się odczepiły. Ale ona tego nie poczuła. Poszła dalej, stanęła w kolejce przy kasie. Jest w chuj ludzi w Biedronce. Stoi przy kasie i nagle ma takie... Obraca się i za nią stoi 70-letni typ, który trzyma jej majty w tej rękawiczce od pieczywa, kurwa. Jak przegówno jej to daje. I na całą wie, chyba pani coś zgubiła. Ludzie patrzą, no bierze do majty. I on zje taką bekę teraz. Mówi, kochanie, teraz należysz do gangu nieświeżaku. Dziękuję, Spodek, ty lodem. Badam znów u twoich stóp, jakby czas spoglądał w dobrą stronę w nas. Chociaż wciąż mówisz, że ten świat sprawia, że czujesz się źle, tak wiele chciałbym ci dać. Do ciebie biegnę znów.